Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i no, witam was drugi raz na wielkim oto jakże wspaniałym pokazie bossów i innych rzeczy, które robiłem. I tak, dzisiejszy epizod będzie ostatnim z tego typu na ten moment. Głównie dlatego, że po prostu no, udało mi się na tyle szybko rozwiązać wszystko, że w sumie po prostu nie mamy to sensu więcej, nad niczym ślęczyć. Więc tak, tak jeszcze są wstępu, powiem tylko tyle, że tym razem do czynienia będziecie mieli tutaj z wieloma walkami. Niektóre to będą też skarabeusze, inne jakieś takie ciekawe znajdźki. Ale jedna ważna rzecz, nie będzie sekwencji, tak jak to było ostatnio, takich jakichś segmentów. Najprościej w świecie zapomniałem, w którym momencie co robiłem, nie segregowałem nagrań i tak dalej, więc tak na szybko tylko powiem, że podczas całego tego procesu, który tutaj zobaczycie, pojawia się niewiele nowości względem poprzedniego odcinka, poza kilkoma. Po pierwsze, jeśli się nie mylę, w ostatnim odcinku nie widzieliście jeszcze, żebym walczył buławą. Więc tak, zostanie dodana tutaj buława, która została też ulepszona na plus 6. No i tak, będziemy używać tutaj właśnie jej czasami, chociaż głównie nadal to będzie halabarda, którą zdobyliśmy ostatnio. Tak, podczas całego trwania tego wszystkiego na pewno zaobserwujecie też, że zacząłem używać paru inkantacji. Nie są to jakieś wyjątkowo jakieś wymagające i tak dalej, to dosłownie parę takich, co mają bardzo niskie wymagania. Głównie to jest ogniu daje mi siłę i bestialska witalność. Ja mi wnoszę jeszcze to żółto ogniem i prawdopodobnie są bestialską, ale tego prawie nie używam. Tak czy inaczej, więc no. Po prostu takie tutaj elementy. I tak, tak naprawdę przed samym mogiem mogę wam powiedzieć wprost, że zostało mi dwie rzeczy. Radan. Oraz ten jeden gościu, do którego trzeba dokonać inwazji, żeby móc dostać przepustkę do moga. Ale te dwie rzeczy to już nie będę ukrywał. Nawet nie pamiętam, czy zrobiłem, czy nie. Wiem, że na pewno pokonałem tego... W sensie, dobra, pamiętam, że pokonałem tego gostka. Nie pamiętam, czy na ostatecznie zrobiłem, czy nie. Ale wiem, że jeśli chodzi o tego właśnie gostka, to... Niestety zapomniałem nagrać, więc tak. Tak naprawdę można powiedzieć, że z rzeczy, których... No nie widzicie, czy coś, trzeba jeszcze zrobić, to może Radan, a możliwe, że już mogę iść na moga. Tak. Czy macie coś do powiedzenia na ten temat, tego co tam się będzie działo? Chyba nie. No poza tym, że właśnie tam tą wiarę mam dobitą do 15. I co jest jeszcze ważne, to, że wszystkie poziomy póki co... Wydawałem bodajże w życie, czyli w, nie pamiętam, czy witalność, wytrzymałość, jakkolwiek, nie jest to, czy tam można nawet wigor. Nieważne, po prostu wszystkie w życie poszły. I chyba tam kilka też w energię i uśk. Tak czy statystykę udźwigu mam na 13, a z życiem jesteśmy obecnie na 35. Co razem z pieczęcią, którą noszę, dawał no 40. I tak, mój cel to jest taki, żeby mieć 40 bez pieczęci, które daje te wszystkie bonusy do statystyk, a później już więcej bijemy. Ale czy to się uda, czy nie, to mogę powiedzieć, że nie mam pojęcia. I tak. Wszystko, co tam zobaczycie, wszystkie te poziomy, wszystko tak dalej, jest na bazie run zdobytych przez naturalne granie. Tak muszę się tylko pochwalić, że jeszcze ani razu nie musiałem iść na trolle. A na albinauryków to tym bardziej nie lazłem, bo no jeszcze nie odebrałem szmatki od pary. Ale dobra, starczy, tak już strasznie dużo gadam, wiem, że podczas tego wszystkiego pewnie już coś tam wam przeleciało. Mam wrażenie, że prawdopodobnie widzieliście, jak zdobyłem skarbusza z popiołem wojny, który będę używał na... No, no właśnie na buławie. Możliwe, że widzieliście też jakieś inne rzeczy, nie pamiętam do końca kolejności. Ale tak, jak zwykle wszystko, co będziecie widzieć, jest w kolejności 100% chronologicznej, a co o tym idzie. Po prostu to, co widzicie pierwsze, to było pierwsze wykonane, to, co widzicie ostatnie, to było ostatnie wykonane i tak dalej, ale dobra, starczy tego, bo już gadam 4 minuty, więc może już nawet kilka walk przeleciało to wszystko. Dobra, to ten, ja już się zamykam, a wy, no, oglądajcie sobie przyjemnie. No i do usłyszenia już niebawem w następnym odcinku. Przy czym kiedy to będzie? Nie mam pojęcia. Tak teraz musiałem speedrunować tego Elden Ringa. I prawdopodobnie będę musiał sobie zrobić przerwę, może 1-2 dni. Chociaż kto wie, może nawet się okazać, że tego samego dnia, kiedy zobaczycie to, to wrzucę też już normalny odcinek. Przygotowalny, jeśli chodzi o nagrywanie Elden Ringi i tak dalej. Ale dobra, naprawdę starczy tego, więc no. Do usłyszenia już niebawem.
fell omen shall brook thee no quarter. Thank you.
mighty dragon. Thou art a true-born heir. Lend me thy strength, O Kindred. Deliver me unto greater heights. Here to learn about. Well,